To ja serdecznie witam. Dzisiaj konferencja poświęcona jednej ze strategicznych inwestycji Grudziądza. Do Państwa dyspozycji prezydent Maciej Glamowski, a także radni sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego pan Robert Malinowski oraz Michał Czepek. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana prezydenta. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dokładnie w ostatnią środę, 27 września, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda na drugim Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki ogłosił chęć zabiegania Polski o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Zrobił to w obecności ministra sportu Kamila Bortniczuka i prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego pana Piesiewicza. Od wielu lat Grudziądz stara się o budowę toru kolarskiego. Wszyscy wiemy, że ta dyscyplina, czyli kolarstwo na torze, jest dyscypliną olimpijską i chciałbym dzisiaj uroczyście powiedzieć, że zgłaszamy jako miasto, bodajże chyba jako pierwsze miasto w Polsce, akces bycia współorganizatorem tych Igrzysk Olimpijskich. Mamy do tego bardzo świetne warunki. Mamy do tego środowisko kolarskie. Przypomnę, że od wielu, wielu lat w Grudziądzu bardzo dynamicznie funkcjonuje klub ALKS Stal. ALKS Stal, który wychował się wielu wychowanków, mistrzów, także olimpijczyków. Przypomnę, że na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich startował chociażby Rudyk, startowała Łoś, Sarnecki, a więc mamy olimpijczyków, mamy też nadzieję, że wystąpią na najbliższej olimpiadzie w Paryżu. ALKS Stal to jest też młodzież. Te chłopaki, które tutaj stoją za nami, no to są potencjalni przyszli mistrzowie i chcielibyśmy ich zobaczyć na olimpiadzie w Polsce i na torze właśnie w Grudziądzu. Nie jest rzeczą jakąś dziwną, że przy organizacji tego typu imprez różne zawodnicy są goszczeni na różnych arenach w różnych miastach. Ja przypomnę, że w Japonii, kiedy były ostatnie Igrzyska Olimpijskie, zawody właśnie w kolarstwie na torze odbywały się w Izu, w miejscowości oddalonej od Tokio około 200 kilometrów. Podobnie jest na przykład we Francji, gdzie w naszym zaprzyjaźnionym mieście Châteauroux, mamy z nim współpracę w ramach innego projektu, na przykład odbywają się zawody strzeleckie, więc Grudziądz, który jest doskonale skomunikowany drogowo, to już o tym doskonale wiemy, ale też z obietnic rządu wynika, że do 2036 roku, zresztą takie są daty zakładane, będą wybudowane tak zwane szprychy kolejowe, które doskonale nas skomunikują i to z Warszawą. Przypuszczam, że Warszawa będzie tym miastem takim najważniejszym, jeżeli chodzi o organizację tej dużej imprezy sportowej, a więc będziemy naprawdę na szlaku i jakby mamy absolutnie, myślę, że jesteśmy najlepiej przygotowanym ośrodkiem, jeżeli chodzi właśnie o tor kolarski, do goszczenia mistrzów olimpijskich. Jesteśmy do tego też przygotowani, ponieważ przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy hali sportowej z torem kolarskim. Tor kolarski jest tutaj podstawową funkcją. Oczywiście są też w tej hali przewidziane inne dyscypliny, koszykówka, siatkówka. Też hala ma pełnić takiej hali wystawienniczej dla biznesu, ale tor kolarski jest tą funkcją podstawową. Przypomnę, że ta inwestycja została też wpisana do strategii województwa. Jest jedną z czterech kluczowych inwestycji w infrastrukturę właśnie taką sportową w najbliższej, tej trwającej, można powiedzieć, perspektywie. A więc myślę, że jest realna szansa, że Grudziądz będzie tym współorganizatorem. W przyszłym roku zapewnimy środki w budżecie miasta na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej do wykonania tej inwestycji. Liczę na to, że ta inwestycja powstanie dużo wcześniej przed olimpiadą,
jadą, dlatego że wiadomo, że takie obiekty trzeba wcześniej przetestować. Można organizować inne imprezy o randze międzynarodowej, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, czy puchary różnego właśnie w tej dyscyplinie tutaj wiodącej, ale myślę, że to jest świetna też promocja Grudziądza i szansa na to, że no, będziemy naprawdę tutaj gościć no, mistrzów olimpijskich, sportowców z całego świata. Szanowni Państwo, w tym roku rozmawialiśmy o tej inwestycji jako inwestycji strategicznej w rozwój bazy sportowej naszego województwa z panem marszałkiem i władze województwa zadeklarowały pomoc finansową i organizacyjną przy realizacji tej inwestycji. Nie będzie ona sfinansowana z funduszy europejskich dla KUF i Pomorza, dlatego że te środki są zbyt nikłe na tak ogromną inwestycję szacowaną na około 200 milionów złotych lub nawet więcej. Natomiast mamy wsparcie i zapewnienie pana marszałka, że 50% kosztów budowy tej hali sfinansuje województwo ze środków własnych, natomiast pozostałą część pan prezydent będzie pozyskiwał z funduszy na rozwój tej najważniejszej bazy sportowej w Polsce. Co roku Ministerstwo Sportu takie duże środki dzieli, między innymi w tym roku za takie środki powstaje hala lekkoatletyczna w Bydgoszczy. Także mamy deklarację władz województwa, że 50% kosztów wybudowania tej hali pokryją władze województwa. Szanowni Państwo, jeszcze zwrócę uwagę na coś innego, mianowicie obok obiektów sportowych muszą być ludzie, którzy będą tu wiedzieli, co organizować, jak organizować, i chcę powiedzieć w szczegółach, że Stal Grudziądz 22 razy przez ostatnie lata z rzędu jest najlepszym klubem kolarskim w Polsce, gdzie gro medali i punktów jest właśnie zdobywane na torze kolarskim w Pruszkowie. Ja do Pruszkowa jeżdżę od czasu do czasu i stwierdzam, że to położenie Pruszkowa z punktu widzenia logistycznego nie jest najlepsze. Jeżeli gdziekolwiek w Polsce miałby być budowany tor w związku z olimpiadą, to właśnie w Grudziądzu. Raz, że mamy już przygotowanie, o tym mówimy, o czym świadczył przed chwilą słowa mojego kolegi, że jest w strategii wojewódzkiej, a tylko 4 inwestycje są w tej strategii, więc to nie jest tam, że wszystko jest wpisane. Nasza sportowa jest. Mamy osoby, które mogą, wiedzą o co chodzi, zorganizować i znają się na tym. No i przede wszystkim wieloletnia tradycja naszego klubu, jeżeli chodzi o sport kolarski. Ja uważam, że olimpiada w roku 36 jest jak najbardziej realna. Proszę wziąć sobie troszeczkę, sięgnąć do pamięci, gdzie olimpiady były niedawno, 2004, w 2004 organizowane w Grecji, były niedawno, były w Barcelonie, czyli w Hiszpanii. Kraje, które dzisiaj ekonomicznie, jeżeli chodzi o produkt krajowy brutto, są troszkę niżej od Polski, czyli to powoduje, że ta realność tego projektu jest naprawdę możliwa. Ale musi być składka finansowa. Sami jako Grudziądz, jako samorząd nie damy rady. Pomimo tego, że jak pan prezydent powiedział, że to będzie sala widowiskowa również, 3 do 5 tysięcy miejsc, można zimą zorganizować koncerty, bo w tej chwili czegoś takiego, że można się gdzieś schować, nie ma. Więc ta sala będzie wielofunkcyjna, bardzo nowoczesna i która na pewno uzupełni pejzaż sportowy w Polsce, bo jedna sala, która jest w tej chwili w Pruszkowie, jest tak obciążona i tak zajęta, że praktycznie no, nie mamy o czym mówić. Uważam, że ona jest konieczna i to w Grudziądzu. Wystąpimy oficjalnie zarówno do prezydenta Andrzeja Dudy, jak i do ministra sportu i do szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego właśnie ze zgłoszeniem Grudziądza jako miasta, które aspiruje do bycia współorganizatorem olimpiady czy Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Oczywiście aplikując o to, aby w naszej hali odbywały się te zawody kolarskie na torze. Dziękuję. Proszę Państwa, w imieniu zarządu LKS Stal chciałbym podziękować panu prezydentowi w imieniu i zarządu, i zawodniczek, i zawodników za tak wspaniałą inicjatywę. Ze swej strony deklarujemy już na dzień dzisiejszy na pewno udział naszych olimpijczyków w roku 2024 w Paryżu, jak również w następnych olimpiadach. Trzymajmy za ten wspaniały projekt kciuki wszyscy razem. Oby się to wszystko udało. Czy biorąc pod uwagę, że droga do tego jest bardzo długa, bo przecież Polska tych igrzysk na razie nie ma, będą inne miasta prawdopodobnie zgłoszone też i ta szansa jest na moje mała jednak. Czy jest sens w ogóle o tym na dzisiaj mówić? Czy to nie jest
przedwczesne i za szybko. Poza tym, no jeżeli igrzyska będą w Warszawie, to bardziej predestynowany będzie tor w Pruszkowie, bo jest bliżej, choćby z tego powodu. Absolutnie nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, dlatego że zawsze tego typu impreza jest rozproszona po całym kraju. Ja podawałem przykład, jeżeli chodzi o ostatnie igrzyska olimpijskie w Japonii, to przecież zawody kolarskie na torze odbywały się w Izu, to jest mieście położonym około 200 km od Tokio. Inny przykład, na najbliższych igrzyskach olimpijskich w Paryżu jedne z zawodów, zawody strzeleckie, będą się odbywały w naszym zaprzyjaźnionym Châteauroux. A więc standardem jest, że to się odbywa po terenie całego kraju. Oczywiście jest miasto wiodące. Wiadomo jest, że na taką imprezę trzeba wybudować nowy tor kolarski, nową halę z torem kolarskim. I nie ma dzisiaj lepszego ośrodka, lepiej przygotowanego, ośrodka o lepszej historii i tradycji niż Grudziądz. Dlatego uważamy, że tutaj szanse są bardzo duże. To jest szansa dla Grudziądza, to jest szansa, która da nam pozyskanie też środków, a też jest pewna nobilitacja dla naszego miasta, żeby tego typu zawody odbywały się właśnie w Grudziądzu. I to, co powiedziałem wcześniej, no przecież mówi się o tym i to są rzeczywiście terminy realne, że w 2032-34 powstaną szprychy kolejowe. To jest bez wątpienia też rewolucja, jeżeli chodzi o dostępność Grudziądza komunikacyjną, tym razem kolejową, że praktycznie do Warszawy będziemy dojeżdżali, nie wiem, w półtorej godziny, tak? Więc dzisiaj drogowo już jesteśmy świetnie skomunikowani, więc to też jakby jest wielką przewagą naszego miasta. No i jeszcze raz powtórzę, tu mamy środowisko, tu jest zrozumienie dla budowy takiej inwestycji. No przecież ci młodzi ludzie, to co powiedział pan prezydent Malinowski, przecież każdego roku to są dziesiątki medali zdobywanych przez młodych chłopaków na torze, tak? Mamy swoich olimpijczyków, czy to nie widzę lepszego miasta niż Grudziądz. No i to musimy docenić, więc ja wierzę w to, że ten tor powstanie i że tu będziemy rozgrywali te zawody olimpijskie. No panie do pana prezydenta jedno, czy bo ja to traktuję trochę jako taki pana prezydenta wybieg, manewr, żeby to zgłoszenie do ministerstwa, żeby zwiększyć szanse na finansowanie po prostu tego toru. No bo tutaj jak panowie radni powiedzieli, no z funduszy marszałkowskich i z miejsc będzie tyle pieniędzy, że miasto nie udźwignie reszty. Tak, ale to już jest bardzo dużo, to chciałbym podkreślić, to przecież mamy już 50% finansowania zapewnione w jakimś sensie, tak? To państwo radni uczestniczyli w rozmowach i ja też uczestniczyłem w rozmowach z marszałkiem. No nie bez powodu to zostało wpisane do strategii województwa. Przecież prace nad strategią województwa też trwały. To były prace wielomiesięczne. Przecież jest tutaj stosowna uchwała sejmiku, a więc to są twarde dokumenty. No. Więc jakby to, o co będziemy występować, jeżeli mówimy o środkach finansowych, no to jest 50%. 50% mamy już zapewnione z innego źródła. No mamy już dokładnie lokalizację tego. Co więcej, szanowni państwo, przecież my tam dzisiaj budujemy układ drogowy, tak? Układ drogowy, który obsługuje te działki. To jest też 25 milionów złotych. No to jest coś, co jest dzisiaj realizowane, a więc już te 25 milionów w jakimś sensie zainwestowaliśmy w teren, który no jest powoduje, znaczy w inwestycje, w projekt, który powoduje dostępność tej hali na przyszłość. A więc to są takie poszczególne etapy, bardzo ważne i powtórzę, tutaj nie mamy żadnych kompleksów. My jesteśmy najlepiej przygotowanym dzisiaj miastem, najlepiej przygotowanym ośrodkiem, aby odbywały się tutaj zawody właśnie te kolarskie. Jeszcze jedno tylko pytanie krótko. Czy pan prezydent jako samorządowiec uważa, że Polskę w ogóle będzie stać na igrzyska, bo wspomniana Grecja i Ateny, im się tam te igrzyska bardzo długo czkawką odbijały. Nie wiem, czy dowiecie się, czy nie był jedną z przyczyn kryzysu greckiego późniejszego. Czy pana zdaniem Polskę będzie stać? Pan jest samorządowcem, boryka się pan z brakiem finansów centralnych, przecież nieraz pan o tym mówi. Ja mogę powiedzieć jedno, że takie imprezy to są wielkie wyzwania. Ostatnio taką imprezę to mieliśmy w 2012 roku, to były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i wiem, że ta impreza niewątpliwie spowodowała taki, nie chcę powiedzieć skok cywilizacyjny, bo może to już jest takie wyświetlenie,
wyświechtane słowo, ale niewątpliwie za tym poszło rozwój infrastruktury, rozwój chociażby budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych, stadionów i tak dalej, orlików, które wtedy powstawały, które służą do dziś dzieciom i młodzieży. A więc był to impuls pewien taki rozwojowy, też pewna mobilizacja. Więc ja myślę, że takie imprezy są potrzebne. No nigdy Polska nie była organizatorem Igrzysk Olimpijskich, więc myślę, że w końcu doszliśmy do takiego etapu rozwoju gospodarczego, że powinniśmy o taką imprezę zabiegać. Więc ja wierzę i kibicuję, że ta impreza będzie w Polsce, a Grudziądz będzie jednym z miast, które będzie współorganizatorem tego wielkiego wydarzenia sportowego. Pomysł hali powstał kilka lat temu. Co do tego momentu do dzisiaj zostało zrobione przez miasto i ile miasto na to wydało środków? Bardzo dużo zostało zrobione. Tak jak powiedziałem, wcześniej miasto przygotowało grunt. Ten grunt ma odpowiednio został przygotowany planistycznie, jeżeli chodzi o zmianę planu zagospodarowania. Część gruntu została scalona, odkupiona, bo to też nie wszystko było we władaniu miasta. Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Zrobiliśmy tutaj bardzo wnikliwe studia dotyczące jak tego typu hale się buduje, jakie są tutaj oczekiwania i to zarówno jeżeli chodzi o zawodników, ale także jeżeli chodzi o media. Przypuszczam, że pewne korekty będą musiały tutaj być naniesione, no bo wiadomo, że tego typu areny olimpijskie no, wymagają swoich jeszcze specyficznych parametrów, ale tu jesteśmy daleko posunięci, co jest bardzo istotne, że ta hala ma taki multifunkcjonalny charakter, że jest część toru rozbieralna, to też zweryfikowaliśmy, że tego typu tory są w Europie, że będzie można tam prowadzić inne zawody, to o czym mówiłem, siatkówkę, koszykówkę, także i koncerty, a także i wystawy gospodarcze. A więc tu jesteśmy bardzo mocno zaawansowani. Dalej cały układ drogowy budujemy. No, to też jest nie bez znaczenia. Co do kosztów, to nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale było to realizowane, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, jak nie tylko ta inwestycja, ale także Centrum Rozrywki Wodnej realizowane przez holding komunalny, który zajmuje się inwestycjami strategicznymi. No jeżeli chodzi o koszty samej inwestycji, bo pomysł był kilka lat temu, więc były to zupełnie inne kwoty. W tej chwili może to nawet być 500 000 000 zł. Nie sądzę, żeby to było 500 000 000 zł, ale mówimy tutaj o kwotach rzędu 200-250. Tutaj trudno mówić o dokładnych szacunkach, ale tak jak powiedziałem, mamy 50% zabezpieczenia i nie mówimy tutaj o kwotach, tylko 50% realnych wartości. Wiadomo, że one się zmieniają i wszystko się zmieniło w okresie wojny w Ukrainie, ale 50%, nie kwotowo, tylko 50%, no to jest zabezpieczenie właśnie poprzez budżet marszałka. No a myślę, że przy tak dużej imprezie jak Igrzyska Olimpijskie, no to kolejne 50% no nie będzie problemem, aby takie środki po prostu zgromadzić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, trzeba powiedzieć sobie dokładnie, że kluczowa jest decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która powinna zapaść w przyszłym roku o przyznaniu organizacji olimpiady, no mam nadzieję, Polsce. To jest kluczowe. I jeżeli taka decyzja będzie podjęta, to wzorem Anglii, gdzie były igrzyska w 2012, poszczególne związki sportowe, mówię tu do młodych kolarzy, którzy są do trenerów i do działaczy, otrzymały 300% środków na więcej na przygotowania sportowców do olimpiady w Londynie. Do dzisiaj najlepszą ekipę kolarską na w torze są prawdopodobnie jest w Anglii. Anglicy mają ogromne siły w tej chwili na szosie, czyli te skutki rozpędzili sport w wielu dyscyplinach w związku z olimpiadą w 2012, 10 lat wcześniej. Ta decyzja uruchomi kolejne działania i tak jak pan prezydent mówił, myślę, że polski związek, to jest w tej chwili Ministerstwo Sportu, też się włączy w organizację, bo musi, nie ma innego wyjścia. I że trzeba zaczynać od czegoś. My zaczynamy od marzeń, panie prezydencie, jesteśmy przygotowani. To nawet są takie marzenia, ale realne. Realne, cały czas z tyłu głowy jest, że to trzeba zbudować, ale po prostu czekamy na okazję.